Witam Was serdecznie. W tym filmie pokażę Wam, w jaki sposób wymontować i zamontować silniczek krokowy z przepustnicy w Oplu Astra 2 X16 XL 1.6 16-zaworowy silnik 9.8 rocznik. Zobaczcie, to jest przepustnica już wyciągnięta. Akurat to jest stara z silnika drugiego, który sobie stoi gdzieś tam na placu, ale nie jest to istotne. W jaki sposób wymontować? Zobaczcie. To jest cała przepustnica. Przepustnica w samochodzie jest zamontowana w taki sposób, gdy stoimy na wprost samochodu. Silnik krokowy jest tutaj z lewej strony. Żeby go wymontować i zamontować drugi, trzeba wziąć, odkręcić tutaj opaskę śrubokrętem, która trzyma rurę powietrza dolotowego z filtra, wyciągnąć rurę do góry, podnieść ją i wtedy będziemy mieli dostęp mniej więcej dobry do silniczka krokowego. Najlepszą opcją jest, gdy odkręcimy te cztery śruby i całą przepustnicę sobie wyciągniemy, ale wiąże się to z wyciągnięciem przewodów płynu chłodzącego, a przez to musimy spuścić ten płyn. No i jest trochę z tym zabawy. Aczkolwiek jest inna opcja, żeby wyciągnąć silniczek krokowy bez wciągania przepustnicy. Tylko jest bardzo mało miejsca, ponieważ tu już jest ściana grodziowa, a tu jest silnik krokowy. No i kluczem ciężko. Trzeba mieć takiego nie imbusa, tylko Torxa T20 dokładnie, czyli mały, malutki, taka gwiazdka. Najlepiej jak on jest taki właśnie zaginany, ten kluczyk, taki Torx. Coś a la imbusy takie. Jeżeli takiego nie mamy, to możemy nałożyć taki kluczyk, na przykład na mały kluczyk o tego typu, przyłożyć tutaj Torxa i na przykład dookoła zrobić taśmą, tak żeby on nie wypadał z tego klucza. Ten możemy sobie przyłożyć i odkręcić lekko śrubkę. Gdy odkręcimy już tak naprawdę pół obrotu, to już potem palcami daje się odkręcić ta śrubka. Ciężej jest tą dolną, ale tak samo sobie poradzicie. Przykładacie, odkręcacie. Ważne, żeby nie zjechać tych śrub, czyli tych końcówek gwiazdkowych, bo potem jest trochę zabawy. Więc trzeba dobry T20 klucz przyłożyć i ściągnąć. Gdy już wyciągniemy silniczek krokowy, oczywiście wtyczkę trzeba od spodu wyciągnąć, wiadomo. Jest tutaj uszczelka. Ta uszczelka powinna być za każdym razem wymieniana, gdy tylko wymieniamy silniczek krokowy, i tak samo jest z uszczelką papierową pod przepustnicą i tym podobne. Tak więc wymieniamy tą gumkę, jeżeli mamy możliwość. Jeżeli nie, to czyścimy ją z benzyną i tak dalej, a gniazdo wewnątrz, czyli tam, gdzie ta uszczelka leży, trzeba wyczyścić także. I dopiero potem, jak jest wszystko wyczyszczone, wsuwamy na miejsce delikatnie, żeby gumka nie odleciała, ponieważ tarcie będzie dość spore. Więc można byłoby lekko przetrzeć palcem z wodą, czyli śliną, tak żeby tylko ta gumka tam się wsunęła. A myślę, że w ciągu rozgrzania silnika, chociaż troszkę, ta woda, czyli ta nasza ślina, wyparuje już dawno, bo powietrze będzie przylatywać i nie będzie najmniejszego problemu. Dobra, tak więc już wiecie, jak wyciągnąć silnik krokowy. To jest silnik krokowy. Ja go już wykręcę z tej przepustnicy. Chcę go przetestować w moim silniku, więc zaraz Wam pokażę, jak to będzie wyglądało na żywo podczas demontażu. Ok, pokażę Wam jeszcze, jak wygląda mój kątowy Torx, czyli taki kompletna prowizorka, nałożony na szóstkę klucz, taki bit T20, czyli Torx taki właśnie, i taśmą klejącą na wzdłuż przejechane kilka razy, potem jeszcze tu i trzyma się to bardzo dobrze. I za pomocą takiego czegoś bez problemu, jeżeli mamy oczywiście Torx taki kątowy, to będzie rewelacja. Jeżeli nie, to za pomocą czegoś takiego swobodnie odkręcimy, zobaczcie, śruby, które są na silniczku krokowym. Takie same są tutaj na TPS, czyli na czujnik pozycji przepustnicy. Ok, to już nakładamy. Chwila, bo nie umiem nałożyć. O, jest, sorry. Nakładamy i odkręcamy. No, a tu mam ciężko, bo nie mam oporu. Ale
O właśnie, zobaczcie. I się odkręca. Najważniejsze przy wsadzaniu silnika krokowego, oprócz gumki, która musi być na swoim miejscu, jest to, żeby nie zakręcać za mocno, ponieważ zerwiemy gwint w przepustnicy. Ok, zaraz go wyciągnę i wsadzę go do przepustnicy, która jest w samochodzie. Ok, tak wyglądają silniczki krokowe. Ten u góry to jest silniczek, który przed chwileczką wyciągnąłem ze swojego silnika. Ten bliżej to jest ten, który będę podmieniał z innego silnika, na pewno sprawnego. Ten u góry jest nieoryginalny, ponieważ kosztuje 35 zł. To próbowałem też na innym silniczku sprawdzać, czy stabilność obrotów będzie lepsza, ale niestety nie zdało to egzaminu, tak więc spróbujemy teraz na oryginalnym, tym tutaj z innego silnika, takiego samego. Jak go wyciągnąłem, tak jak wam mówiłem, tu się zmieści ręka, tu jest to gniazdo i odkręcamy troszkę śrubki po jednym kawałeczku, po kawałeczku, cierpliwie, aż potem już możemy swobodnie palcami te śrubki odkręcać. To są te śrubki. Tak wyglądają te śrubki, jeszcze na nich jest taki klej specjalny, dlatego się trudniej odkręcają. To jest gniazdo, teraz wam pokażę. Gniazdo silnika krokowego. Pewnie nie będzie za dobrze widać, bo ostrości nie chwyci, ale wiecie, o co chodzi. I w tym gnieździe właśnie tam pracuje ta końcówka, czyli ona zamyka, otwiera dopływ powietrza na obrotach jałowych, czyli bez dodawania gazu, czyli bez otwierania przepustnicy. Bardzo istotna rzecz, gniazdo silniczka, czyli tam wewnątrz silnika, czyścimy specjalnym środkiem do przepustnic. Takie coś, to kosztuje około 10 zł. Bardzo szybko rozpuszcza wszelkie tłuszcze, smary i tym podobne. Po prostu nasikamy na tym preparatem na kawałek chusteczki higienicznej i mokrą wkładamy palec i czyścimy. I tak 3 razy. Potem wsadzamy czysty palec i już czujemy, że nie ma tam drobinek smaru, tłuszczu i tak dalej. Dopiero wtedy możemy założyć nowy silniczek w to miejsce, żeby spełniał swoje zadanie, a uszczelka trzymała. Ok, więc mamy silniczek krokowy na swoim miejscu, już zamontowany. Teraz bardzo ważna rzecz. Już zamontowaliśmy silniczek krokowy. Wtyczkę wpięliśmy. To teraz ważna rzecz. I trzeba to zawsze tak samo zrobić. Wsadzamy kluczyk. Nie odpalamy silnika. Chodzi o to, żeby przekręcić do zapłonu, czyli aż wszystkie lampki się zaświecą, poczekać 10 sekund, wyłączyć na 10 sekund, znowu na 10 sekund przekręcić na zapłon i znowu rozłączyć i jeszcze trzeci raz tak samo zrobić. Znowu wyciągnąć kluczyk, jeszcze raz na zapłon, poczekać 10 sekund i można odpalić silnik i zostawić go tak na około, powinno się go zostawić do czasu włączenia się wentylatora, przynajmniej tak wiele osób mówi, aczkolwiek instrukcja żadna tego nie potwierdza, faktyczna, więc wystarczy zrobić to, co mówię, czyli 3 takie zapłon, 10 sekund, wyłącz, 10 sekund, zapłon, 10 sekund, wyłącz, 10 sekund, zapłon, 10 sekund, wyciągnąć kluczyk, wsadzić jeszcze raz, 10 sekund, zapłon, i można odpalać silnik, poczekać chwileczkę, powinny się ustabilizować obroty. Trzeba to zrobić. Gdybym teraz odpalił silnik, prawdopodobnie komputer źle by sterował silniczkiem krokowym. Nie zaprogramowałby sobie go do siebie na nowo. Przy wymianie silniczka krokowego trzeba taką operację zrobić, więc zrobimy. 10 sekund. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wyłączamy. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. W tym momencie silniczek krokowy ustawia się, czyli on tam się tak otwiera, zamyka, sprawdza graniczne możliwości. Ok. Jeszcze
Raz. I w tym momencie silniczek dostosowuje się już do naszego silnika i komputer go przyjmie. No i będzie powinien go wysterować tak jak trzeba. Jeszcze poczekajmy chwilę. Skąd wymyślam te teorie odnośnie tych takich właśnie... one były na instrukcji wymiany silniczka chyba Getza, tego, który był wcześniej. Było dokładnie napisane, jak to zrobić. I że trzeba to zrobić. A skoro tak pisało, to znaczy, że nie wzięli sobie tego z kosmosu, więc trzeba tak zrobić. Ok. Ja już 3 razy mam za sobą. Teraz oczywiście chciałem... Zróbmy jeszcze raz 10 sekund. Ok. Wyciągamy kluczyk. Na 10 sekund. Oczywiście te 10 sekund to jest tak umownie, nie musi to być idealnie 10 sekund. Może być 15, pewnie 8 też się nic nie stanie. Ale chodzi o to, żeby pewnie minimum 5 sekund silnik zdążył się tam wysterować. Ok. Włączam zapłon. I odpalamy silniczek, znaczy silnik na nowym silniczku krokowym. Start. I zostawiamy tak silnik. Silniczek krokowy, który zamontowałem, on nie chodził przez jakiś czas, dlatego też przez chwilę może chodzić dziwnie, ale trzeba to zostawić, tak powiedzmy, z 5 minut samochód na tym silniczku, aby zdążył on sobie pochodzić. Na biegu jałowym, czyli tak jak teraz stoimy, on cały czas pracuje. Otwiera się, zamyka, dopuszcza tyle powietrza przez przepustnicę, która jest oczywiście zamknięta, aby utrzymywać te obroty, jakie są ustalone przez komputer. Jedno, co sobie teraz zrobię, to zamknę już klapę, bo jeszcze nie zamknąłem. Zamykam wszystko, wszystko jest w porządku i jadę zrobić kółko jakieś z 2-3 km. Chodzi o to, żeby on sobie popracował w miejscach, kiedy puszczam gaz, dodaję gaz, bo wtedy on dopiero zaczyna działać. Zresztą cały czas on działa, tak więc w przypadku, gdy jedziemy szybko, to on jest zamknięty. Znaczy zamyka się, czyli wysuwa się, tak żeby nie dopuszczać lewego powietrza przez przepustnicę. Gdy my puszczamy gaz, to on się zaczyna powolutku otwierać, tak żeby w momencie, gdy obroty poniżej 1000 schodzą do około tych zamierzonych, to on dopiero zaczyna otwierać się i tak otwierać się, zamykać, otwierać, zamykać, tak żeby... znaczy on nie działa na zasadzie otwórz, zamknij, tylko on się przesuwa, kroki robi, czyli, że tak powiem, tak skacze, otwiera, ileś tam tych kroków jest i zamyka, przepraszam. Tak więc on może pracować na różnym procencie, tak jakby otwarcia, powiedzmy 10, 20, 30, 40 i tak dalej, i tak dalej. On sobie sam dostosowuje tak, żeby obroty były stabilne. Dobra. Ja sobie pozwolę jednak zostawić silnik włączony do momentu, aż włączy się wentylator chłodnicy. I w tym momencie dopiero, gdy on się wyłączy, wentylator chłodnicy, to ja wyłączę silnik i włączę go ponownie. Tak niektórzy twierdzą, że tak trzeba zrobić. Coś w tym jest. Ale w serwisie ASO, jak rozmawiałem z jednym czy drugim serwisantem, z różnych nawet ASO, oni tego nie potwierdzają, że tak trzeba robić. Ważne, żeby się przejechać około 20 km, żeby silnik już popracował z danym urządzeniem, żeby temperatura, jaka jest obok silnika, dotknęła urządzeń, które wsadziliśmy, żeby one już pracowały w temperaturze roboczej. Ale nie jest konieczne czekanie, aż się włączy, wyłączy wentylator. Tak przynajmniej mówią. Więc powtarzane przez wielu teorie, że musi tak być, nie są do końca prawdziwe z tego, co ja się zdążyłem zorientować. Aczkolwiek coś w tym może być. Tak więc dobra, ja zamykam klapę. Czekam tylko, aż się włączy, wyłączy wentylator. I w tym momencie po prostu wyłączę silnik, włączę jeszcze raz, jadę się przejechać i powiem Wam pod tym filmem w komentarzu, czy wszystko przebiegło pomyślnie.
i czy coś wymiana silniczka krokowego dała. Bo ten, który wsadziłem, jest na pewno sprawny, idzie, on jest z silnika z krótszym żywotem, w pełni sprawnego. Tak więc mamy oryginalną część, którą zdążyłem sobie pożyczyć, aby przetestować. Ok, trzymajcie się, pozdrawiam.